pochváliť celú družinu. Zaválčili, hrali veľmi dobre so Sarsom, bolo to tam vydať. A mali sme aj potrebné šťastie. A ja myslím, že to je naozaj historický úspech Sanoku. Nás to teší, že sme dokázali všetkých Polsku, že naozaj máme dobrú družinu a že chalani naozaj válčili so srdcom. Bolo to vydať, dali zo seba všetko a pokazali naozaj, że vedia grać hokej. Cała drużyna zasłużyła na sukces. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy 2 mecze, że przywieźliśmy puchar do Sanoka. No, byliśmy niedocenioną drużyną, okazaliśmy się czarnym koniem, także jesteśmy jeszcze bardziej zadowoleni z tego. No, na pewno są apetyty bardzo rozbudowane. No, będziemy robić wszystko, żeby końcowy wynik w lidze był jak najlepszy. Stworzyliśmy jakąś nową historię w Sanoku, w tym hokeju. Największy sukces chyba sanskiego hokeja i jesteśmy bardzo zadowoleni, no, nikt na nas nie stawiał, drużyna ciężko pracowała na ten sukces, każdy mecz trzeba było mocno wywalczyć. Udało się dzisiaj i jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Łezka wokół zakręciła się chyba właśnie szczególnie wychowanką sanockiego klubu, co było także widać w relacji. No tak, na pewno, no, zostało nas tu 8 w tej drużynie, także chcieliśmy coś osiągnąć z tym klubem, dla tego miasta i udało się. Dzięki też chłopakom, którzy tu przyszli, bo też dużo serca dziś włożyli w ten finał i pokazali, że chcą dla tego klubu osiągnąć jak najwyższe cele. No, początek to Puchar Polski zdobyty, także miejmy nadzieję, że będzie dobrze w lidze. To byli ciężkie mecze, no, obydwa, no, mieli szczęście w każdym meczu. Daliśmy radę! Dlatego z nami grali, no. Tak jest. Teraz bardzo aspiracje są rozbudzone sanockich kibiców. Na co? Na medal przynajmniej. Na medal. Playoff není to samo jak puchár, jo? Puchár je o jednom meči a playoff musíte vyhrát 4 meče, takže to je těžko, no. Zobačíme, jak to bude. Dáme rádi. Puchár je z nás, puchár se nám naleže. Ograli jsme, puchár se nám naleže.